zaczęliśmy już w piątek. W piątek w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym był turniej tenisa stołowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych, ale byli też dorośli. Wysoki poziom, dobra zabawa i puszka stamtąd także do nas dotarła. Wczoraj w klubie Hangar była dyskoteka, która również zbierała tam pieniążki na wielką orkiestrę, a dziś od rana emocje sportowe. O 10:00 w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym turniej piłki nożnej halowej, służb mundurowych i samorządowców. Naprawdę było na co popatrzeć, wysoki poziom, piękne akcje. Wygrała powiatowa Państwowa Straż Pożarna. Ochotnicza Straż Pożarna. Ochotnicza wygrała? Nie, dobrze, powiatowa wygrała, drugie miejsce ochotnicza. Czyli dobra, trzecie miejsce radni powiatowi. Dobra, strażaki po prostu byli the best. A godzinę później, zanim się jeszcze skończył tamten turniej, wystartowała Świętokrzyska Liga Siatkówki Juniorów. Hetman Głoszczowa grał z Efektorem Kielce. Efektor Kielce to jest taki dream team juniorów, można powiedzieć. No nie mieli nasi za bardzo szans, ale w drugim i trzecim secie naprawdę nawiązali walkę i było kilka pięknych akcji, jak na juniorów, to po prostu ręce składały się do oklasku. Było na co popatrzeć. Dziękujemy im za świetną grę. Czołem chłopaki, co tu się dzieje? Czemu dziś w mieście jest taki ruch? Nie wiesz, ojejku, jesteś przegrany. Dziś już od rana w orkiestrze gramy. Tak pamiętałem. Nawet już farsy ci tu składałem. Napisałeś sobie w zeszycie, że musisz dzieciom ratować życie. I co się stało, że zapomniałeś, a może kasę całą wydałeś? Ach, szkoda gadać. Tomek, nie żartuj, to coś gorszego. Pewnie zgubiłeś kasę, kolego. Nie zgubiłem i nie wydałem, ale zwyczajnie dziś zapomniałem. Dosyć, bo zaraz popadniesz w trwogę. Biegnij do domu na jedną nogę. Wnet groszem sypniesz wolontariuszom, oni dzień cały kwestować muszą. Czy masz rok, czy też dwa, czy 40?